Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Średniej z nowym wozem strażackim. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Iveco ułatwi pracę strażakom i zwiększy bezpieczeństwo na terenie gminy Radków. W prezentacji nowego wozu na kompleksie sportowym w Ścinawce Średniej wzięły udział wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Radków, a także zaprzyjaźniona jednostka z Czech, senator Aleksander Szwed oraz mieszkańcy wsi. Jest to uzupełnienie jednostki OSP KSRG w Ścinawce Średniej. Posiadają w tej chwili już dwa nowe samochody. To Iveco, które dzisiaj przekazaliśmy, i Mana, kupionego kilka lat temu. Mają odnowioną remizę, zaplecze techniczne, no plus wyposażenie bardzo dobre, plus pompy japońskie o dużej wydajności. Jednostka bardzo dobrze wyposażona, gotowa w każdym czasie nieść pomoc. To bardzo ważny dzień dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Średniej. Bardzo się cieszę, bo niedawno w Trzebieszowicach z programów rządowych, ale również ze wsparciem oczywiście lokalnych samorządów odbyło się wręczenie 13 samochodów, z czego 9 właśnie trafiło do powiatu kłodzkiego, do lokalnych OSP, i dzisiaj mamy Ochotniczą Straż Pożarną w Ścinawce Średniej i lekki samochód ratowniczo-gaśniczy sfinansowany z jednej strony z programów rządowych, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z innych funduszy rządowych, a z drugiej strony oczywiście z finansów samorządu. Ogólnie około 550 tysięcy, z czego 216 tysięcy pozyskaliśmy z źródeł zewnętrznych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy Radków. Pojazd posiada 1000 litrów wody na motopompie. Motopompę można zdemontować i używać na zewnątrz. Bardzo ciekawe rozwiązanie, bardzo nowoczesne rozwiązanie. To jest samochód z przeznaczeniem do ratownictwa drogowego. Zastąpił on samochód Lublin. Ten jest lepszy, bo ma na sobie wodę. Niekiedy nie ma potrzeby wyjeżdżać na dwa pojazdy, można wyjechać jednym. W tym roku przykładowo mamy 15 wyjazdów, w zeszłym roku o tej porze mieliśmy 40. W ubiegłym roku 360 wyjazdów miały wszystkie jednostki. Z tym skromną taką ilość odnotowała jednostka w Ratnie Dolnym, dlatego że niestety samochód się zużył i w tej chwili mamy już projekt budowy tam nowego garażu i konieczność zakupu samochodu raczej lekkiego, czyli podobnego jak ten dzisiejszy Iveco, a pozostałe jednostki są bardzo sprawne. W tym roku dokupujemy samochód, mamy już przydział dla jednostki w Tłumaczowi, która posiada samochód Mercedesa lekkiego, ale jest on już niestety leciwy i nie gwarantuje. Do akcji się jedzie na pewno, a nie bo się auto zepsuje po drodze. Nowoczesne samochody z pewnością poprawią komfort pracy i podniosą gotowość bojową strażaków.